Zapraszamy do wysłuchania książki Mila Gajmana zatytułowanej Mitologia nordycka, przełożyła Paulina Breiter, czyta Zbigniew Zamachowski. Dla Ewereta. Stare historie dla młodego chłopca. Wstęp: Wybrać ulubiony zestaw mitów jest równie trudno jak ulubioną kuchnię. Czasami mamy ochotę na jedzenie tajskie, czasami na sushi, innym razem na zwykłe domowe potrawy, na których się wychowywaliśmy. Gdybym jednak musiał wskazać mojego faworyta, prawdopodobnie byłyby to mity nordyckie. Po raz pierwszy zetknąłem się z Asgardem i jego mieszkańcami jako mały chłopiec, najwyżej siedmiolatek. Podczas lektury przygód Potężnego Tora w wersji amerykańskiego rysownika komiksowego Jacka Kirby'ego według scenariuszy Kirby'ego i Stana Lee z dialogami brata Stana Lee Larego Libera. Thor Kirby'ego był rosły i przystojny. Jego Asgard ogromny, fantastyczny, pełen wyniosłych budowli i niebezpiecznych wież. Jego Odyn mądry i szlachetny. Jego loki sardoniczny, odziany w hełm, złośliwy i podstępny. Uwielbiałem jasnowłosego, uzbrojonego w młot Tora Kirbiego i chciałem dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Wypożyczyłem zatem mity ludów północy Rogera Lancelina Grina i zagłębiłem się w nie ze zdumieniem i radością. W tej wersji, Asgard nie był już miastem przyszłości Kielbiego, ale dworem i skupiskiem budynków wikingów na lodowych pustkowiach. Łagodnego, mądrego i wybuchowego odyna wszechojca zastąpił błyskotliwy, nieprzenikniony i niebezpieczny władca. Thor pozostał równie silny jak ten z komiksów. Jego młot zachował swą moc, ale był także no, szczerze mówiąc, nie najbystrzejszym z bogów, a Loki przestał być wcieleniem zła, choć z całą pewnością nie działał na rzecz dobra. Loki był skomplikowany. Dodatkowo dowiedziałem się, że bogowie nordyccy mają własny koniec świata: Ragnarok, zmierzch bogów, kres wszystkiego. Bogowie mieli stanąć do walki z lodowymi olbrzymami i wszyscy zginąć. Czy Ragnarok rok, już się wydarzył, czy dopiero nadejdzie? Nie wiedziałem tego wtedy i nie mam pewności teraz. I właśnie fakt, że świat i historia kończą się, a po końcu odradzają na nowo, spowodował, że bogowie, lodowi olbrzymi i cała reszta stali się dla mnie bohaterami tragicznymi i tragicznymi złoczyńcami. Ragnarok sprawił, że świat nordycki pozostał przy mnie. Wydawał mi się dziwnie aktualny, wciąż obecny podczas gdy inne, lepiej udokumentowane systemy wierzeń wyglądały jak fragmenty dawno minionej przeszłości. Mity nordyckie to mity mroźnych krajów, niemiłosiernie długich zimowych nocy i niekończących się letnich dni. Mity ludu, który nie do końca ufał swoim bogom, a nawet ich nie lubił, choć żywił do nich szacunek i lęk. Z tego, co nam wiadomo, bogowie Asgardu przybyli z Niemiec, podbili Skandynawię i objęli we władanie części świata zajęte przez Wikingów Orkady, Szkocję, Irlandię i północ Anglii gdzie najeźdźcy pozostawili po sobie osady nazwane na pamiątkę Tora i Odyna. W języku angielskim bogowie użyczyli swych imion dniom tygodnia. Wspomnienie Tyra Jednorękiego, syna Odyna, Odyna, Tora i Frigg, władczyni bogów, odnajdziemy w nazwach Thursday, wtorek, Wednesday, środa, Thursday, czwartek, Friday, piątek. W opowieściach o wojnie i rozejmie pomiędzy Asami i Wanami można odnaleźć ślady starszych mitów i starszych religii. Wanowie to bogowie przyrody, bracia i siostry, mniej wojowniczy, ale być może nie mniej niebezpieczni niż Asowie. Jest wielce prawdopodobne, a przynajmniej można przyjąć taką hipotezę, że istniały plemiona oddające cześć Wanom i inne czczące Asów i że wyznawcy Asów najechali ziemię wyznawców Wanów co doprowadziło do ustępstw i kompromisów. Wanowie, tacy jak rodzeństwo Freja i Frey, żyją w Asgardzie wśród asów. Historia, religia i mit splatają się ze sobą, a my zachwycamy się, wyobrażamy sobie, zgadujemy niczym detektywi, odtwarzający detale dawno zapomnianej zbrodni. Jest tak wiele nordyckich opowieści, które się nie zachowały, tak wiele rzeczy, których nie znamy. Pozostała tylko cząstka mitów, która dotarła do nas w postaci ludowych bajań, wersji wtórnych, poematów, prozy. Zapisano je w czasach, gdy chrześcijaństwo wyparło już wiarę w nordyckich bogów. Toteż część historii zachowała się tylko dlatego, że ludzie obawiali się, że jeśli ich nie przekażą, większość kenningów, poetyckich przenośni odnoszących się do wydarzeń w poszczególnych mitach straci swoje znaczenie. Przykładowo łzy Frei to poetyckie określenie złota. W niektórych opowieściach nordyckich bogów opisuje się jako starożytnych ludzi, królów bądź herosów, by móc je powtarzać w świecie chrześcijańskim. W historiach i wierszach często wspomina się inne opowieści albo sugeruje ich istnienie, ale po prostu ich nie znamy. To trochę tak. Jakby jedynymi historiami o bogach i półbogach Grecji i Rzymu, jakie przetrwały do czasów dzisiejszych, były czyny Tezeusza i Herkulesa. Tak wiele utraciliśmy. Istnieje wiele bogiń nordyckich. Znamy ich imiona, czasami atrybuty i moce, ale opowieści, mity i rytuały nie przetrwały do naszych czasów. Bardzo chciałbym opowiedzieć po swojemu historię Eir. Była bowiem lekarką bogów. Lofn, pocieszycielki, nordyckiej bogini małżeństwa, albo Sjofn, bogini miłości, nie wspominając już o Wor, bogini mądrości. Mogę sobie je wyobrazić, ale nie opowiem ich historii. Zaginęły. Pozostały w ukryciu, Albo w otchłani niepamięci. Starałem się, jak umiem, najlepiej opowiedzieć na nowo owe mity i historie, zachowując możliwie największą wierność, lecz tak, by zabrzmiały jak najciekawiej. Czasami szczegóły danej historii zaprzeczają sobie nawzajem, mam jednak nadzieję, że w sumie tworzą obraz świata i czasów. Spisując na nowo owe mity, próbowałem wyobrazić sobie samego siebie, jak dawno, dawno temu w krainach, w których powtarzano je po raz pierwszy, może podczas długich zimowych nocy, w blasku zorzy polarnej, albo na dworze, siedząc do ranka pod niegasnącym niebem północy. Opowiadam je zasłuchanym ludziom, którzy chcą dowiedzieć się, co jeszcze zrobił Thor. Czym jest tęcza? jak przeżyć swoje życie i skąd się biorą złe wiersze. Kiedy skończyłem pracę i odczytałem historię w kolejności, z zaskoczeniem odkryłem, że sprawiają wrażenie podróży od lodu i ognia, w którym rodzi się wszechświat, po ogień i lód, w których się kończy. Po drodze spotykamy ludzi, których natychmiast byśmy rozpoznali, Takich jak Loki, Thor i Odyn, a także innych, o których pragniemy dowiedzieć się znacznie więcej. Wśród nich moją ulubienicę Angrbodę, żonę Lokiego z rodu olbrzymów, matkę jego potwornych dzieci, która pojawia się jako duch po śmierci Baldera. Nie odważyłem się powrócić do innych autorów opowiadających mity nordyckie, których dzieła uwielbiałem w dzieciństwie, takich jak Roger Lancelin Green i Kevin Crossley Holland. Zamiast tego, mnóstwo czasu spędziłem nad wieloma różnymi przekładami Eddy Prozaicznej, Snorriego Starlsona, a także zwrotkami Eddy Poetyckiej, Słowami sprzed 900 lat i wcześniejszymi, przebierając wśród historii, selekcjonując te, które pragnę opowiedzieć i wymyślając, jak to uczynić, łącząc wersje mitów z prozy i wierszy. Przykładowo, odwiedziny Tora u Hymira, które tu opisuję, to hybryda. Historia zaczyna się w Eddzie poetyckiej, by potem dołączyć szczegóły rybackiej wyprawy Tora z wersji Snorriego. Cały czas towarzyszył mi sfatygowany egzemplarz A Dictionary of Northern Mythology Rudolfa Simeka w tłumaczeniu Angeli Hall, który okazał się nieoceniony, nieustannie dostarczał mi informacji, otwierał oczy i wskazywał drogę. Chcę bardzo podziękować starej przyjaciółce, Alisie Kwitnej za pomoc redaktorską. Była cudowną rozmówczynią, zawsze szczerą i mającą własne zdanie, pomocną, rozsądną i mądrą. To dzięki niej napisałem tę historię, głównie dlatego, że chciała przeczytać co będzie dalej i pomogła mi znaleźć dość czasu, bym wziął się do pracy. Jestem jej niewymownie wdzięczny. Dziękuję też Stefani Montith, której sokoli wzrok i znajomość kultury nordyckiej wychwyciły kilka rzeczy, które sam mógłbym przeoczyć. Dziękuję też Emmy Cherry z Nortona, która w dniu moich urodzin osiem lat temu zaproponowała, że mógłbym opowiedzieć na nowo kilka mitów i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, okazała się najcierpliwszą redaktorką świata. Wszystkie błędy, pochopne wnioski i osobliwe opinie w tym tomie są moje i tylko moje. Nie chcę, by kogokolwiek o nie obwiniano. Mam nadzieję, że opowiedziałem tę historię w sposób uczciwy, ale twórczy i nadal dający wiele radości. Bo na tym właśnie polega cudowność mitów. Zabawą jest samo ich opowiadanie, i szczerze zachęcam do tego Was, którzy czytacie te słowa. Przeczytaj historię z książki, a potem przejmij je, by pewnego mrocznego, mroźnego, zimowego wieczoru, albo w letnią noc, gdy słońce nie zachodzi, opowiedzieć przyjaciołom, co się wydarzyło, gdy skradziono młot Tora, albo jak Odyn zdobył dla bogów miód poezji. Nil Gaiman. Leeson Grove, Londyn, maj 2016. Gracze. W mitologii nordyckiej pojawia się wielu bogów i wiele bogiń. Na kartkach tej książki spotkacie ich całkiem sporo. Większość historii jednak skupia się wokół dwóch z nich: Odyna i jego syna Tora. A także brata krwi Odyna, syna olbrzymów Lokiego, który mieszka z Asami w Asgardzie. Odyn. Najstarszym i najwyższym ze wszystkich bogów jest Odyn. Odyn zna wiele tajemnic. Oddał za mądrość własne oko. Co więcej, złożył sobie w ofierze siebie samego po to, by zdobyć moc. I poznać sekrety runów. Zawisł na drzewie świata Egdrasillu i wisiał tam przez dziewięć nocy. Bok przeszył mu grot włóczni, zadając ciężką ranę. Smagały go wiatry, szarpiąc dędającym ciałem. Przez dziewięć dni i dziewięć nocy nie jadł niczego i niczego nie pił. Pozostał sam ze swoim cierpieniem, a światło jego życia powoli gasło. Przemarznięty, cierpiący, dotarł na skraj śmierci, gdy jego ofiara zrodziła mroczny owoc. W ekstazie agonii spojrzał w dół i ujrzał przed sobą runy. Poznał je i zrozumiał ich znaczenie i moc, a wówczas sznur pękł i Odyn. Z krzykiem runął z drzewa. Teraz znał i rozumiał magię. Teraz mógł zapanować nad światem. Odyn ma wiele imion. To wszechojciec, władca poległych, Bóg szubienic. To Bóg ładunków i więźniów. Nazywają go Grymnirem i Trzecim. W każdym kraju nosi inne miano. Oddają mu bowiem cześć w różnych postaciach i w wielu językach, ale obiektem ich czci zawsze pozostaje Odin. Podróżuje z miejsca do miejsca w przebraniu, by oglądać świat takim, jakim widzą go ludzie. Kiedy krąży pośród nas, przybiera postać wysokiego męża w płaszczu i kapeluszu. Ma dwa kruki, które nazwał Hugin i Munin, co oznacza myśl i pamięć. Ptaki te fruwają między światami, przekazując Odynowi wieści o wszystkim, co istnieje. Przysiadają mu na ramionach i szepczą do uszu. Kiedy zasiada na swym wysokim tronie Hlitsky alfie, dostrzega z niego wszystko, nieważne gdzie się dzieje. Nic nie zdoła się przed nim ukryć. Przyniósł na świat wojnę. Bitwy rozpoczyna się od ciśnięcia włóczni we wrogą armię, poświęcając walkę i poległych Odynowi. Jeśli przeżyjesz bitwę, to z łaski Odyna. Jeśli padniesz, to dlatego, że cię zdradził. Jeśli zginiesz, walcząc dzielnie w wojnie, walkirje. Piękne, bitewne dziewice, które zbierają dusze szlachetnych zmarłych, poniosą cię do dworu zwanego Walhallą. Tam będzie na ciebie czekał Odyn, i tam zasiądziesz do uczt, trunków, bujek i bitew pod jego rozkazami. Tor. Tor, syn Odyna, to Bóg Gromu. Tam, gdzie ojciec jest przebiegły, on pozostaje uczciwy, nie jak Odyn, podstępny i mroczny, lecz serdeczny i życzliwy. Rosły jest i rudobrody, a także silny, najsilniejszy ze wszystkich bogów. Mocy dodaje mu pas siły, Megingiord. Gdy go przywdziewa, jego siła się podwaja. Broń Tora to Mjolnir niezwykły młot, wykuty dla niego przez karły. Wkrótce poznacie jego historię. Trole, lodowi olbrzymi i ich górscy bracia drżą na widok Mjolnira. Zabił bowiem wielu ich druchów i pobratymców. Thor nosi żelazne rękawice, pomagające pewnie uchwycić trzonek. Matką Tora jest Jord, bogini ziemi. Jego synowie to Modi, gniewny, i Magni, silny. Córką Tora jest Trud, potężna. Jego żona to Sif, złocisto włosa. Nim poślubiła Tora, miała syna Ulra. Tor jest zatem jego ojczymem. Ulr to Bóg, który poluje z łukiem i strzałami. Bóg który biega na nartach. Thor broni Asgardu i Midgardu. Istnieje wiele historii na temat Tora i jego przygód. Niektóre przeczytacie tutaj. Loki. Loki jest bardzo piękny, wiarygodny, przekonujący, sympatyczny i zdecydowanie najpodstępniejszy, najsubtelniejszy. I najprzebieglejszy ze wszystkich mieszkańców Asgardu. Szkoda zatem, że kryje w sobie tak wiele mroku, tak wiele gniewu, nienawiści, żądzy. Loki to syn Laufej, zwanej także Nal albo Igłą, była bowiem smukła, piękna i ostra. Spłodził go ponoć Farbuti, olbrzym, imię to znaczy ten, który wymierza niebezpieczne ciosy. Sam Farbuti zaś był równie groźny jak jego miano. Loki stąpa po niebie w latających butach. Potrafi odmieniać swą postać na podobieństwo innych ludzi, albo zamieniać się w zwierzę, ale prawdziwą jego bronią pozostaje rozum. Jest najsprytniejszy, najprzebieglejszy, najpodstępniejszy. Nie może się z nim równać żaden inny bóg czy olbrzym. Nawet Odyn nie dorównuje mu perfidią. Loki jest bratem krwi Odyna. Pozostali bogowie nie wiedzą, kiedy Loki przybył do Asgardu, ani jak. Przyjaźni się z Torem i go zdradza. Inni bogowie go tolerują. Może dlatego, że knowania i plany Lokiego równie często ratują im skórę, jak wplątują w kłopoty. Dzięki Lokiemu świat jest ciekawszy, ale mniej bezpieczny. To ojciec potworów, twórca utrapień, przebiegły Bóg. Loki za dużo pije, a wówczas nie potrafi upilnować swych myśli, słów ani czynów. Loki i jego dzieci przybędą na pole ostatniej bitwy podczas ragnaroku, kresu wszechrzeczy, i będą walczyć, lecz nie po stronie bogów Asgardu. Przed początkiem i po. Przed początkiem nie było niczego. Ani ziemi, ani niebios, ani gwiazd. Jedynie świat mgieł, Bezkształtny, nieforemny i świat ognia, wiecznie płonący. Na północy leżał Niflheim, mroczny świat. Tu jedenaście trujących rzek przecinało mgłę, a każda z nich wypływała z tego samego źródła pośrodku wszystkiego, z ryczącego wiru, zwanego Hvergelmir. W Niflheimie panował ziąb nad ziomby, a gęsta, ciemna, skrywająca wszystko mgła, kłębiła się ciężko wokół. Lodowa mgła zasnuwała zarówno nieboskłon, jak i ziemię. Na południu leżał Muspel, kraina ognia. Wszystko tam jarzyło się i płonęło. Gdy w Niflheimie zalegał mrok, w muspellu jaśniało światło miast chłodu krainy mgieł tu przelewała się płynna lawa cała kraina płonęła ryczącym ogniem kowalskiej kuźni nie było tam twardego lądu ani nieba nic poza iskrami i morderczym gorącem płynnymi skałami i rozpalonym żarem na skraju muspellu gdzie płomień wypala mgłę w światło i gdzie kończy się Ziemia, stał Surtr, który istniał przed Bogami. Stoi tam i teraz. Dzierży ognisty miecz, a wrząca lawa i marznąca mgła to dla niego jedno. Powiadają, że gdy nastanie Ragnarok, czyli kres świata, i tylko wtedy Surtr porzuci swój posterunek. Odejdzie z muspellu z ognistym mieczem i wypali ten świat, a bogowie padną przed nim bez życia. Pomiędzy muspellem i Niflheimem rozciągała się otchłań, pustka i nicość bez kształtów. Rzeki mgły wpadały do tej otchłani, zwanej Ginnungagapem, ziejącą przepaścią. Po niezliczonych wiekach w krainie pomiędzy ogniem i mgłą, owetrujące rzeki powoli zestaliły się, tworząc olbrzymie lodowce. Lód na północ od otchłani pokrywały kulki gradu i zamarznięta mgła. Lecz na południu, gdzie docierał do krainy ognia żar i iskry muspellu zderzały się z nim a ciepłe wiatry z płomienistych ziem sprawiły, że powietrze było łagodne i miłe, niczym wiosenny poranek. W miejscu, gdzie lód i ogień się stykały, lód topniał, a w topniejących wodach ocknęło się życie. Istota na kształt człowieka, większa od światów. Większa nawet od jakichkolwiek olbrzymów, którzy dotąd istnieli i będą istnieć w przyszłości. Istota nie była mężczyzną ani kobietą, lecz jednym i drugim zarazem. Istota ta to przodek wszystkich olbrzymów nazwała siebie emirem. Emir -em. nie był jedyną żywą istotą powstałą stopniejących lodów. Obok niego zrodziła się bezroga krowa, której ogromu umysłu nie zdoła ogarnąć. Miast napitku i strawy zlizywała słone bryły lodu, a mleko z jej czterech wymion płynęło niczym rzeki. Tym właśnie mlekiem żywił się Emir. Olbrzym pił mleko i rósł. Emir nazwał krowę. Outhumlong. Różowy język krowy wylizał ludzi z lodowych brył. Pierwszego dnia jedynie włosy człowieka, drugiego jego głowę, trzeciego ukazał się zarys całej postaci. To był Buri, praojciec bogów. Emir spał i we śnie wydał na świat potomków. Spod jego lewej ręki zrodzili się Olbrzym i Olbrzymka Spod nóg sześciogłowy Olbrzym Z owych dzieci Emira wywodzi się cały ród Olbrzymów Buri pojął za żonę jedną z nich, a ona zrodziła mu syna, którego nazwali Bor Bor poślubił Bestle, córkę Olbrzyma, razem mieli trzech synów Odyna, Wilego i We. Odyn, Wili i We, trzej synowie Bora, osiągnęli wiek męski. Dorastając, oglądali z daleka płomienie Muspellu i ciemność Niflheimu. Wiedzieli jednak, że w obu miejscach czeka na nich jedynie śmierć. Bracia tkwili uwięzieni na zawsze w Ginnungagapie, Olbrzymiej otchłani pomiędzy ogniem i mgłą. Równie dobrze mogli znajdować się w nicości i pustce. Nie było tam morza ani piasku, trawy ani kamieni, ziemi, drzew, nieba ani gwiazd. W owych czasach nie istniał świat, niebo ani ziemia. Otchłań była nicością, pustką, czekającą, aż zapełni ją istnienie, Życie. Nadszedł czas na stworzenie wszystkiego. We, Wili i Odyn spojrzeli po sobie i przemówili o tym, co muszą zrobić w sercu otchłani Ginnungagapu. Mówili o wszechświecie, o życiu i o przyszłości. Odyn, Wili i We zabili olbrzyma emira. Musieli to uczynić. Nie było innego sposobu, by stworzyć światy. To właśnie początek wszech rzeczy. Śmierć, która stała się zalążkiem wszelkiego życia. Dźgnęli wielkiego olbrzyma. Z trupa Emira wypłynęła krew, niewiarygodne ilości krwi. Fontanny krwi słonej jak morze i szarej jak ocean trysnęły tak mocno, tak gwałtownie i tak głęboko, że porwały i utopiły wszystkich olbrzymów. Ocalał tylko jeden Bergelmir, wnuk Emira i jego żona. Wdrapali się bowiem na drewnianą skrzynię, która uniosła ich niczym łódź. Wszyscy olbrzymi, których spotykamy dziś i których dziś się lękamy, wywodzą się właśnie od nich. Z ciała Emira, Odyn i jego bracia stworzyli ziemię. Kości Emira usypali w góry i urwiska. Nasze głazy i kamyki, piasek i żwir. Były kiedyś zębami Emira i odłamkami kości strzaskanych i zmiażdżonych przez odyna wilego i We w bitwie z olbrzymem. Morza opasujące świat, to krew i pot Emira. Spójrzcie w niebo. Patrzycie na wnętrze czaszki Emira. gwiazdy, które widzicie nocą, planety, komety i spadające gwiazdy. To iskry z ogni muspellu. A chmury widziane za dnia to był kiedyś mózg Enira. Kto wie, o czym dziś rozmyśla? Świat to płaski dysk. Morze obmywa jego brzegi. Na skraju świata nad najgłębszym morzem żyją olbrzymi. By powstrzymać ich zapędy, Odyn, Wili i We wznieśli mur z rzęs Emira i ustawili go wokół środka świata. Krainę wewnątrz muru nazwali Midgardem. Midgard był pusty. Choć ziemie zachwycały swym pięknem, nikt nie wędrował po łąkach, nie łapał ryb w czystych wodach. Nikt nie badał skalistych gór ani nie spoglądał w chmury. Odyn, Wili i We wiedzieli, że świat nie jest światem, póki nie zyska mieszkańców. Wędrowali we wszystkie strony, szukając ludzi, lecz nikogo nie znaleźli. W końcu na kamienistej plaży, na skraju morza, ujrzeli dwie kłody poobijane przez fale, przyniesione wodami przypływu i wyrzucone na brzeg. Pierwsza była pniem jesionu. Jesion to drzewo odporne i piękne. Jego korzenie sięgają głęboko. Drewno świetnie się rzeźbi, nie pęka ani nie trzaska. Doskonale nadaje się na trzonki narzędzi i na drzewce włóczni. Drugą kłodą, którą znaleźli obok pierwszej na plaży, tak blisko, że niemal się stykały, był pień wiązu. Wiąz. To drzewo wdzięczne, ale drewno ma twarde. idealne do ciosania najmocniejszych belek i desek. Z drewna wiązowego można wznieść solidny dom. Bogowie wzięli owe dwie kłody, postawili je pionowo na piasku, tak że miały wysokość człowieka. Odyn chwycił je i kolejno tchnął w nie życie. Nie były już martwymi kłodami na plaży, teraz stały się żywe. Wili obdarzył je wolą, zdecydowaniem i rozumem. Teraz mogły się poruszać i pragnąć. We! wyrzeźbił kłody, nadał im kształt ludzi, wyrzezał im uszy, by mogły słyszeć i oczy, by widziały, a także usta by zdołały przemówić dwa pnie stały na plaży dwoje nagich ludzi. W wyrzeźbił jednemu narządy męskie, drugiemu żeńskie. Trzej bracia sporządzili szaty dla kobiety i mężczyzny, by się przyodziali i nie marzli w zimnych powiewach wiatru i morskiej piany na skraju świata. Na koniec nadali dwójce stworzonych przez siebie ludzi imiona. Mężczyznę nazwali askiem albo jesionem, kobietę emblą albo wiązem. Ask i embla stali się ojcem i matką nas wszystkich. Każda istota żywa zawdzięcza życie swym rodzicom, ich rodzicom i dalszym z kolei. Jeśli sięgniecie dość daleko, Przekonacie się, że przodkami nas wszystkich byli Ask i Embla. Embla i Ask zamieszkali w Midgardzie, bezpieczni za murem stworzonym przez bogów z rzęs emira. W Midgardzie wznieśli swój dom, chroniony przed potworami, olbrzymami i wszelkimi stworami spustkowi. W Midgardzie mogli spokojnie wychowywać dzieci. Dlatego właśnie Odyna zwiemy wszech ojcem. Był bowiem Ojcem Bogów i tchnął życie w dziadków, naszych dziadków, naszych dziadków. Nieważne, czy jesteśmy bogami, czy śmiertelnymi. Odyn pozostaje Ojcem nas wszystkich. Igdrasil i dziewięć światów. Jesion Igdrasil to potężne drzewo, najdoskonalsze i najpiękniejsze ze wszystkich drzew, a także największe. Rośnie pomiędzy dziewięcioma światami i łączy je wszystkie ze sobą. To najpotężniejsze ze wszystkich drzew i najbardziej urokliwe. Czubki jego gałęzi wznoszą się ponad niebo. Jest tak wielkie, że korzenie jesionu wrastają w trzy światy. A podlewają je trzy studnie. Pierwszy i najgłębszy korzeń sięga do świata podziemi, Niflheimu, miejsca, które istniało przed innymi. Pośrodku owego mrocznego świata tkwi wiecznie wzburzone źródło Hvergelmir, tak głośne, że brzmi niczym kocioł z wrzącą wodą. W wodach owych żyje smok Nidhog. Stale podgryzający korzeń od spodu. Drugi korzeń sięga królestwa lodowych olbrzymów i studni należącej do Minira. Na najwyższych gałęziach drzewa świata czuwa orzeł, który wie wiele rzeczy, a między jego oczami przysiadł jastrząb. Pośród gałęzi drzewa świata mieszka wiewiórka, ratatosk. Przenosi ona wieści i plotki od Nidhoga, straszliwego pożeracza trupów, do Orła i z powrotem. Wiewiórka okłamuje ich obu i znajduje radość we wzbudzaniu ich gniewu. Na wielkich konarach drzewa świata pasą się cztery jelenie, pożerające liście i korę. U stóp drzewa wiją się niezliczone węże, gryzące korzenie. Na drzewo świata można się wspiąć. To właśnie na nim powiesił się w ofierze Odyn, zamieniając drzewo świata w szubienicę, a siebie samego w boga szubienic. Bogowie nie wdrapują się na drzewo świata. Podróżują między światami za pomocą bifrostu, tęczowego mostu. Tylko bogowie mogą przemieszczać się po tęczy. Bifrost spaliłby stopy każdego lodowego olbrzyma, albo trola, który spróbowałby się wygramolić na niego, by dotrzeć do Asgardu. Oto zatem dziewięć światów: Asgard, Dom Asów tu właśnie mieszka Odyn. Alfheim gdzie mieszkają elfy jasne. Elfy jasne są piękne niczym słońce i gwiazdy. Nidavellir, czasami nazywany swartalheimem, w którym karły, zwane także mrocznymi elfami, żyją pod górami i wznoszą swe niezwykłe siedziby. Midgard, świat kobiet i mężczyzn, świat będący naszym domem. Jotunheim, gdzie wędrują lodowi i górscy olbrzymi, gdzie wznieśli swoje domostwa. Wanaheim, gdzie żyją vanowie. Asowie i vanowie to bogowie zjednoczeni traktatami pokojowymi. Wielu bogów z vanów mieszka w Asgardzie z Asami. Niflheim, kraina mrocznych mgieł. Muspel, świat płomieni, gdzie czeka Surtr. Jest też miejsce nazwane imieniem jego władczyni Hel. Gdzie trafiają zmarli, którzy nie zginęli dzielnie w bitwie. Ostatni korzeń drzewa świata sięga do źródła w Ojczyźnie bogów, Asgardzie, gdzie mieszkają asowie. Każdego dnia bogowie tam się naradzają i tam właśnie zbiorą się u kresu dni świata, nim wyruszą na ostatnią bitwę Ragnarok. Nazywają je studnią URD. Trzy siostry, norny, mądre dziewice, opiekują się studnią, pilnując, by korzenie Igdrasilla bezpiecznie pokrywało błoto. Studnia należy do urd. Urd to los i przeznaczenie jest waszą przeszłością. Jej siostra to Verdandi której imię oznacza stawanie się, i do niej należy teraźniejszość oraz skuld, której imię oznacza to, co zamierzone, a królestwem jest przyszłość. Norny zdecydują, co spotka Was w życiu. Istnieją jeszcze inne norny, nie tylko te trzy: norny olbrzymów i elfów, norny karłów i wanów. Dobre norny i złe norny, i wszystkie wspólnie zadecydują o waszym losie. Niektóre norny obdarzają ludzi dobrym życiem, inne życiem ciężkim, krótkim bądź pokręconym. Ukształtują wasz los, siedząc przy studni Urd. Głowa Mimira i Oko Odyna. W Jotunheimie, ojczyźnie Olbrzymów, Mieści się studnia Mimira. Woda, bulgocąc, wypływa z głębin i podlewa Yggdrasilla, drzewo świata. Mimir, mędrzec, strażnik pamięci, wie wiele rzeczy. Jego studnia to mądrość. Kiedy świat był młody, Mimir pił z niej co rano, zanurzając w wodzie róg zwany Hornem i wychylając zawartość. Dawno, dawno temu, kiedy światy były młode, Odyn narzucił na ramiona długi płaszcz, przywdział kapelusz i w przebraniu wędrowca ruszył przez krainę olbrzymów, narażając życie, by dotrzeć do mimira w poszukiwaniu mądrości. Jeden łyk wody z twojego źródła, wuju mimirze, rzekł Odyn. To wszystko, o co proszę. Mimir pokręcił głową. Nikt nie pił z owego źródła, prócz niego samego. Milczał zatem. Ci, którzy milczą, rzadko się mylą. Jestem twoim siostrzanem, przypomniał Odyn. Moja matka, Bestla, była twoją siostrą. To za mało, oznajmił Mimir. Jeden łyk. Dzięki łykowi z twojego źródła, Mimirze, stanę się mądry. Wyznacz cenę. Ceną jest twoje oko, oznajmił Mimir. Twoje oko w wodach. Odyn nie spytał, czy żartuje. Przebył długą, niebezpieczną drogę, by dotrzeć do studni Mimira, narażając własne życie, żeby osiągnąć swój cel gotów był zatem uczynić i więcej byle tylko zyskać upragnioną mądrość jego twarz stężała daj mi nóż rzekł tylko po tym jak uczynił to co musiał uczynić starannie umieścił swe oko w stawie patrzyło na niego spod wody Odyn napełnił róg horn ze stawu Mimira i uniósł go do ust. Woda była zimna. Wychylił ją jednym haustem i poczuł, jak wpływa weń mądrość. Jedynym okiem spojrzał dalej i jaśniej niż wcześniej dwojgiem. Od tego dnia Odyn nosi inne miana. Zowią go Bindrem. Ślepym Bogiem i choarrem jednookim, a także balejgiem, ognistookim. Oko odyna pozostaje w źródle mimira, zachowane wśród wód, które karmią jesion świata i nie widząc niczego, widzi wszystko. Czas płynął. Gdy wojna pomiędzy asami i wanami dobiegała końca i odbyła się wymiana wojowników i wodzów, Odyn posłał Mimira do Wanów jako doradcę Boga asów Hoenira, który miał zostać ich nowym wodzem. Hoenir, rosły i nadobny, wyglądał jak król. Gdy Mimir czuwał przy nim i mu doradzał, Hoenir przemawiał też, jak przystało na króla, podejmując mądre decyzje. Kiedy jednak Mimira nie było, nie potrafił o niczym zdecydować i Wanów wkrótce to znużyło. Zemścili się nie na Hoenirze, lecz na Mimirze. Obcięli mu głowę i posłali Odynowi. Odyn nie wpadł w gniew. Natarł głowę mimira pewnymi ziołami, by nie zgniła, nucąc nad nią uroki i zaklęcia, nie chciał bowiem utracić jego mądrości. Wkrótce mimir otworzył oczy i przemówił do niego. Nadal, jak zawsze, udzielał dobrych rad. Odyn zaniósł głowę mimira z powrotem do źródła pod drzewem świata i zostawił tam obok oka, w wodach wiedzy, przyszłości i przeszłości. Gjallarhorn podarował Heimdalowi, strażnikowi bogów. W dniu, kiedy zabrzmi Gjallarhorn, jego dźwięk obudzi bogów, nieważne gdzie będą, nieważne w jak głębokim pogrążą się śnie. Heimdal zadmie w Gjallarhorn tylko raz u kresu wszechrzeczy, podczas ragnaroku.